gospodarstwo obejmuje dwie gminy, gmina Kombin i gmina Szczawin Kościelny. Powierzchnia całego gospodarstwa jest około 250 hektarów. No i gospodarzymy z synem Adamem wspólnie na tym areale. Z firmą Deutschwar związany jestem od 2000 roku przez ciągnik Agroson, przez TTV-y, aż do kombajnu 9206. Maszyna bardzo nam się sprawdza, nawet jeżeli chodzi o ekonomikę, to zużycie paliwa, tu warto zwrócić uwagę na zużycie paliwa tej maszyny, ponieważ to jest 400-konny silnik, a przy wyłączonej sieczkarni on zużywa 10 litrów oleju napędowego na hektar. Przy włączonej sieczkarni 13 litrów na hektar wychodzi. Także jak przypominam sobie, to ten mały John 180-konnym silnikiem więcej palił niż ten paliwa. Także to jest jeden aspekt. Drugi taki ważny aspekt to jest wydajność tej maszyny. My nie mamy problemu z koszeniem, tylko mamy problem z odbiorem. Zdarzało się tak, że jak miałem zabezpieczone naczepy, to 300 ton pszenicy można w 10 godzin tym kombajnem spokojnie omucić. Także no, wydajność jest bardzo duża i ciągle nam brakowało żniwa 1, 2, 3 dni, to pogoda i nie mogliśmy dokończyć. Teraz tego problemu nie ma. Sprawnie to wszystko idzie i mówię, kwestia tylko odbioru. Mamy zorganizowane ciągniki siodłowe z naczepami, dwie naczepy swoje, ciągnik siodłowy. Wynajmujemy jeszcze dodatkowo od znajomego też ciągniki siodłowe z naczepami. Także nie wiem, jak przy sprzyjających warunkach i pogodzie to jest około tydzień i po żniwach. W tej chwili kosimy ten jęczmień poległy z prędkością 6,2 km na godzinę. No i wspomnę jeszcze o przyjemnych warunkach pracy w tym kombajnie. Kabina przestrzenna, przeszklona, widoczność wspaniała. Kombajn posiada kilka kamer, monitor. W tej chwili 4 kamery pracują. Widzimy dookoła z tyłu, co się dzieje. Klimatyzacja wyciszona, normalnie można sobie rozmawiać, radia słuchać. Także no, to też jest ważny aspekt tego właśnie warunków pracy. Wygodny fotel, wszystkie klawisze, joystick pod ręką, bardzo wygodnie się steruje tą maszyną. Nie męczy się, nawet po 10-12 godzinach pracy człowiek nie wychodzi zmęczony. Także to też jest jeden z plusów. No ja porównuję do tych starszych maszyn. Pewnie teraz już podobne warunki wszystkie spełniają, ale no akurat Deutschwar ma takie, jak mówię, i mnie to odpowiada. Ściąłem już tym kombajnem około 1000 hektarów, gdzie średnia wychodzi 3,70 hektara na godzinę. Zamówiliśmy sobie header Biso, Vario Biso firmy, i to jest taki header, który ma hydraulikę własną, zbiornik swój, pompę napędzana z wałka przekaźnika mocy z kombajnu, i resztę hydrauliki obsługuje sobie header sam. I stół jest bardzo ważny właśnie tutaj takim elementem, który bardzo przydatny jest przy omłotach rzepaku. Do tego są dwie kosy boczne, prawa, lewa. Można włączać jedną, można włączać drugą, można wyłączać obie, czy obie mogą chodzić, także tu wiele możliwości jest. Jeżeli chodzi o stół ten, który wspomniałem, to jest hydraulicznie wysuwany i ja nie tylko wykorzystuję go przy omłotach rzepaku, a także przy zbożach. Głównie przy jakichś poległych zbożach, czy przy życie, jak jest długa słoma, to bardzo ułatwia koszenie. Ten stół pomaga do równomiernego układania masy słomy ze zbożem, które później podaje podajnik pochyły na mocarnię, i w ten sposób można też zwiększyć prędkość jazdy, a co przez co wydajność tej maszyny. Także też jest to taki jeden z aspektów ciekawych.
kompletu, kombajnu z tym właśnie headerem. Header tylko trzeba zwrócić na to uwagę, że jest cięższy, dużo cięższy od tradycyjnych headerów. I tu w tym kombajnie akurat poprosiłem producentów Deutza, żeby mi dołożyli siłowniki, które by sobie mogły swobodnie radzić z tym headerem. Chodzi też o to, że na cięciu automatycznym, gdzie pilnują wysokości cięcia i kopiowania terenu czujniki i płozy, chodzi o prędkość reagowania tych czujników jednocześnie zespolone z siłownikami. Przy takim ciężkim headerze siłowniki no, dwa czy mniej by po prostu mogły mieć tą reakcję opóźnioną i to nie byłoby to, co powinno być. Także tu na to trzeba byłoby zwrócić uwagę, ale jestem też bardzo zadowolony z tego headera. Bez wysiadania z kombajnu można sobie wysunąć tu, kosę włączyć, wyłączyć. Także no, jest to dodatkowy taki plus. Jeżeli chodzi o regulacje i parametry kombajnu, to mam tutaj cały pulpit z prawej strony. Trzy monitorki pokazują paliwo, znaczy czujnik paliwa i AdBlue, temperatura silnika, temperatura oleju. Następny monitorek jest to taki, który pokazuje straty ziarna na wytrząsaczach i na sitach. Następny taki tutaj w tym monitorku jeszcze jest wydzielony słupek. To jest mini młocarnia, bo ten kombaj, jak wiemy czy nie wiemy, nie ma podajnika kłosowego. Ma zamiast podajnika kłosowego dwie mini młocarnie z prawej i z lewej strony. I te mini młocarnie mają za zadanie domłacać niewymucone kłosy. I spod siewacza te kłosy właśnie trafiają do mini młocarni. Mini młocarnia je domłaca i z powrotem rzuca na podsiewacz to wymucone ziarno. Do tego następny monitorek i tutaj pokazuje nam obroty młocarni, ustawienie, obroty silnika i obroty wentylatora. Wchodząc głębiej w menu można zobaczyć, jak jest ustawione klepisko, szczelina na wlocie, na wylocie i separator, jak jest ustawiony. Następnie tam są też parametry ustawienia sita dolnego i sita górnego. No i dalej tam, jakbyśmy chcieli, to jeszcze możemy zwiększać, zmniejszać obroty nagarniacza, obroty młocarni czy wentylatora w każdej chwili. Dobrze, zabezpieczone złoże, to najważniejsze. A taki zawód rolnika. O matko kochana, ale leje.